W archidecezji łódzkiej istnieje w tej chwili 160 szkolnych kół Caritas. Zrzeszają one bardzo wielu młodych ludzi o różnym poziomie wiekowym, od przedszkolaków aż po maturzystów. Gdybyśmy to przeliczyli i podali to liczebnie, to możemy mówić o ponad dwóch tysiącach członków szkolnych kół Caritas. Pracują na co dzień w swoich środowiskach, a ponieważ bardzo cenimy sobie to, co robią, pragniemy okazać im naszą wdzięczność. I jedną z form podziękowania jest przygotowanie dla nich imprezy, na którą pragniemy ich zaprosić. Taką imprezą coroczną, już od lat kultywowaną, jest piknik szkolnych Kółkaritas. Organizowany zawsze na wiosnę, w okresie pięknej, letniej, prawie że już pogody. Zazwyczaj bywa to początek czerwca, i zapraszamy do udziału w pikniku wszystkich y, młodych ludzi ze szkolnych kół Caritas. Zapraszamy ich wraz z ich opiekunami. Y, tak jak już powiedziałam, chcemy traktować y, udział w tej uroczystości. Jako wyraz naszej wdzięczności za to, co oni na, na co dzień w swoich środowiskach i dla osób potrzebujących wokół siebie czynią. Tegoroczny piknik Szkolnych kół Caritas zostanie zorganizowany w parku imienia Józefa Piłsudskiego na Zdrowiu i bardzo serdecznie do udziału w pikniku wszystkich, zarówno członków szkolnych kół Caritas, jak i opiekunów, zapraszamy. W programie tego pikniku będą się znajdowały różnego rodzaju atrakcje. Naczelną atrakcją, najważniejszą, którą chcemy bardzo mocno podkreślić, jest bieg charytatywny. Oprócz biegu y, będą także inne y, atrakcje, na przykład malowanie buzi, gra planszowa, w której pionkami staną się dzieci czy też młodzież. Będzie również miasteczko cyrkowe, na terenie tego miasteczka będzie można zapoznać się z działaniami cyrkowymi, będzie można troszeczkę pożonglować, pochodzić na równoważniach, pobawić się bańkami mydlanymi i wiele, wiele innych jeszcze czeka tam przyjemności. Nie sposób o wszystkich opowiedzieć. Będziemy także przygotowywali gry i zabawy o charakterze sportowym i przede wszystkim będą to konkursy które chcemy troszeczkę humorystycznie potraktować na wesoło, tak żeby one sprawiły jak najwięcej radości ich uczestnikom. Oprócz tych rozrywek y, oczywiście przewidziany jest także posiłek zarówno ciepły, posiłek jak i słodkości i całość zwieńczona zostanie koncertem szkolnych zespołów artystycznych. Będą to zespoły młodzieżowe, muzyczne. Mam nadzieję, że ten koncert będzie także przyjemnością dla uczestników, którzy go wysłuchają.